Siema, jestem Javan z kanału Suglemi. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Detroit Become Humain. Obecnie wszystkie androidy przekazywane są władzom, a kraj dosłownie zamarł. Zamykane są szpitale i szkoły. Przewidywane są także przerwy w dostawie wody, prądu i usług internetowych. Co gorsza, nasze siły zbrojne skurczyły się o 2/3. Może przełączę na jakąś muzykę? Urządzają obławy w całym mieście. Kurde. Po wczorajszych wydarzeniach zrobiło się nerwowo. Ale będzie dobrze. Już prawie jesteśmy. Mam nadzieję. Trochę dalej w tę stronę trafisz na wielki frachtowiec, Jericho. Gdy wejdziesz na pokład, znajdź Markusa, pomoże wam. Ostatni autobus do granicy odjeżdża o północy. Musicie na niego zdążyć. Po drugiej stronie będzie bezpieczniej. To niedużo, ale zawsze coś. Dziękuję. Mój brat mieszka w Ontario. Dałam ci jego adres. Ukryję was, dopóki nie będzie spokojniej. Ali, jesteś bardzo odważną dziewczynką. Zasługujesz na szczęście. Dziękuję ci za wszystko, Rose. Dajcie znać, jak dotrzecie na miejsce, dobrze? Uważajcie na siebie. Opiekuj się nimi. Chodźcie, dziewczyny. Musimy się zbierać. Autobus nam ucieknie. Chodź. Kara, Kara i Luther. Jerycho. I znowu będę szukał tak jak Markus. Okej. Chyba on to będzie odnajdywał sam. Nie będę musiał szukać. O, chyba tak. Chodź szybko, Luther. Im szybciej, tym lepiej. Naprawdę. Chodź, 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 chodź. To są policjanci czy androidy? Władze nakazały natychmiastowe przekazanie wszystkich androidów do najbliższych komisariatów i placówek wojskowych. Jeżeli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo, zadzwoń pod numer widoczny na ekranie, a policja przyjedzie odebrać twojego androida. Pod żadnym pozorem nie powiem niszczyć twojego androida na własną rękę. Są nieprzewidywalne i... Znajdźmy ciepłe miejsce. Dla Alice. Ale te media, kurde, robią propagandę, naprawdę. A potem zjawiły się giny i otworzyły ogień. Wiem, że to maszyny, ale wyglądają jak ludzie, ludzie pragnący wolności. W obliczu problemów z androidami i ich eliminacji z szeregów armii,
Wojska USA stacjonujące w Arktyce musiały się wycofać, zostawiając wolną rękę armii rosyjskiej. Jednak według kilku źródeł, z niewyjaśnionych przyczyn Rosjanie również zostali zmuszeni do odwrotu. Kreml nie komentuje na razie tej sprawy, ale można podejrzewać, że w armii rosyjskiej także pojawiły się problemy z wojskowymi androidami. Sekretarz generalny ONZ Douglas Cornwell zarządził zwołanie międzynarodowego posiedzenia w sprawie statusu Arktyki. W każdym razie widmo III wojny światowej nieco się oddaliło. Na jakiś czas. Mówiłem, że przez androidy mogą ten uratować ludzkość od III wojny światowej. Najwyraźniej nadeszła pora zniszczyć nasze maszyny, zanim one zniszczą nas. Gdyby nie odwaga i determinacja funkcjonariuszy policji, maszyny mogłyby sprawić, że Detroit całkiem pogrążyłoby się w chaosie. Władze nakazały natychmiastowe przekazanie wszystkich androidów do najbliższych komisariatów. Ta stacja, co ten czarny człowiek prowadzi, ta żółta, to takie TVP polskie. Bez kitu, to jest takie... Mogę to siąść? Mogę. To jest takie polskie TVP. Bez kitu. RA9, RA9. Jak się czujesz? Tak kłamią jak w TVP. W sumie we wszystkich mediach polskich kłamią, ale najwięcej w TVP. Zostań z nią. Spróbuję znaleźć Markusa. Autobus jest za 2 godziny, a terminal jest po drugiej stronie miasta. Nie mamy już czasu. Najpierw musimy zdobyć paszporty. Kara, muszę ci o czymś powiedzieć. Chodzi o Alice. Dokończymy rozmowę w autobusie. Zaraz wracam. Zostań z Alice. O, Connor już doszedł do miejsca. W obliczu problemów z stacjonujące w Arktyce musiały się wycofać, zostawiając wolną rękę armii rosyjskiej. Jednak według kilku źródeł, z niewyjaśnionych przyczyn Rosjanie również zostali zmuszeni do odwrotu. Kreml nie komentuje na razie tej sprawy, ale można podejrzewać, że w armii rosyjskiej także pojawiły się problemy z wojskowymi androidami. Sekretarz generalny ONZ Douglas Cornwell. Albo szukał mi jakiś zamach na ludzi. Nie wątpię. Mogę wejść tymi schodami? W każdym razie. Zgubiłeś się. Szukasz czegoś. Szukasz siebie samego. Ta kobieta z początku gry. Luther! Kolejny Luther. Faktycznie to jest robotnik. Ale jaja. Luther. Musimy pomóc. Najwyraźniej nadeszła pora zniszczyć nasze maszyny, zanim one zniszczą nas. O, Marku załamany. Jesteś Markus? Jestem z dziewczynką i androidem. Za 2 godziny jest autobus do Kanady, a my nie mamy paszportów. Detroit jest zablokowany. Wszędzie pełno żołnierzy. Wyłapują androidy i wysyłają je do obozów. Może lepiej zostańcie tutaj. Może masz rację. Tu będzie bezpieczniej, póki się nie uspokoi. Jeden z naszych pracował w Departamencie Stanu. Ma elektroniczne paszporty, które łatwo przerabiać. Poproszę, żeby je wam dał. Dziękuję. Mówisz, że jesteś dziewczynką. Naprawdę to się nazywa dowództwo. Martwi się o dosłownie każdego. Dlaczego ją chronisz? Bo tak trzeba. Wspieramy się. To naprawdę proste. Władze nakazały natychmiastowo. Connor? Nie. Mi się przestraszyłem.
Ale nie, myślę, że Connor raczej ich nie zdradzi. Stanie się tym jednym z nich. Gdzie jest ta Alice? Gdzieś tam chyba, a nie tutaj chyba. Tak, tu. Co? 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 What? Yeah. W sumie to się układa w czas, no bo matka by nie zostawiała swojej córki z ojcem pijakiem. Wiedziałaś od początku. Ja nie chciałaś tego przyznać. Ona chciała mieć mamę, a ty kogoś, kim można się opiekować. Potrzebowałyście się. Jakie to ma znaczenie? Kochasz ją mniej teraz, gdy wiesz, że jest jedną z nas? No właśnie. Teraz pewnie ją bardziej kocha. Alice cię kocha, Kara. Nikogo nie kocha tak bardzo jak ciebie. Stała się dla ciebie córeczką, której pragnęłaś, a ty dla niej matką, której nie miała. Zapomnieć, kim się jest, żeby stać się tym, kogo ktoś potrzebuje. Może właśnie na tym polega bycie żywym. No do Alice. No nie. Ja. Nieźle. Ale ten Luther jest w sumie jakby jej mężem. To jest taka jedna wielka rodzina. Ale ta Kara i Alice przeszły. Kara? Przez naprawdę. Strasznie dużo. Prawda. Tak. Zaufanie, okej. Okay. Już zawsze. Rodzina. Ło. Kończy nam się tyrium i biokomponenty. Tracimy rannych i nie możemy z tym nic zrobić. Prezydent Warren mówi, że zagrażamy bezpieczeństwu państwa i trzeba nas zlikwidować. We wszystkich dużych miastach trwają obławy na androidy. Wysyłają je do centrów zwrotów. To katastrofa. Oni mordują naszych braci. To nasza wina. Nie stałoby się tak, gdybyśmy siedzieli cicho. Co mieliśmy zrobić? Żyć jak tchórze, byle przetrwać? Chcemy tylko być wolni. To zbrodnia? Na co komu wolność, jeśli wszyscy zginą? Ciągle tylko narzekasz. A co sam zrobiłeś, George? Ja przynajmniej walczę. Może zginę, ale będę wolny. Nie zapominajmy, kto jest naszym wrogiem. Nie walczmy między sobą. Ma rację. Święte słowa. Teraz ważne jest to, co zrobimy dalej. Markus? Rozmowa to jedyne wyjście. Pójdę do nich sam. Spróbuję ich jakoś przekonać. Nie rób tego, Markus. Zabiją cię. Może. Ale muszę spróbować. Jeśli nie wrócę, zaszyjcie się gdzieś na dłużej. Wróć do nas.
im zrozumieć, jak bardzo nas krzywdzą. Znajdź dobre słowa, a posłuchają. Z ludźmi nie ma rozmowy. Są brutalni, nienawistni i głupi. Myśleli, że co? Będziemy potulni? Nie zdołają nas już powstrzymać. Odkąd tu jesteś, dajesz nam nadzieję. Mnie też ją dałeś. Jakiś czas temu w Jerychu zjawił się defekt, który ukradł ciężarówkę pełną radioaktywnego kobaltu. Powiedział, że zaparkował ją gdzieś w Detroit i obłożył ładunkami. Udało mi się go przekonać, żeby oddał detonator. Hoho! Ja ją wybuchnę. Jeśli ludzie ją wygrają, czeka nas ostateczna zagłada. To może być nasza jedyna szansa na przetrwanie. Oby jednak nie była potrzebna. Nie wiem, co będzie jutro. Miłość. Ale jaja. Ale cieszę się, że cię poznałam. Daj jej buziaka, Markus. Należy jej się. To jest chyba jedna z piękniejszych scen w grze. Teraz. Pójdę poszukać reszty. Uważaj na siebie. Nie chcę cię stracić. Ale jasno. Niestabilność programu, nieufność. Spisałeś się, Connor. Udało ci się odnaleźć Jerycho i jego przywódcę. Zajmij się Markusem. Tylko niech nie zginie. Okej. Ale nie wiem, może będę miał opcję. Idą. Mam rozkaz wziąć cię żywcem. Ale zastrzelę cię bez wahania, jeśli nie dasz mi wyboru. Co ty wyprawiasz? Jesteś jednym z nas. Nie możesz zdradzić swoich braci. Nie każ mi cię neutralizować. Jesteś Connor, prawda? Słynny łowca defektów. No, moje gratulacje. Chyba znalazłeś to, czego szukałeś. Nasz cel jest słuszny i jesteśmy inni, niż im się wydaje. Chcemy tylko odzyskać wolność. Nie zastanawiałeś się, kim naprawdę jesteś? Czy jesteś maszyną wykonującą swój program, czy żywą istotą, racjonalnym bytem? Chyba już najwyższy czas, żebyś zadał sobie to pytanie. Nigdy nie miałeś żadnych wątpliwości. Nie postąpiłeś irracjonalnie? Jakby było w tobie coś więcej? Coś więcej niż program. Czas zdecydować.
Zostaje defektem. Walcz Amandę. Zaatakują Jerycho. Co? Musimy się wynosić. Szlak. Avengers GTA to był. Ale jaj. Co się dzieje, Kara? Szybko, musimy stąd uciekać. Patrz, czy nie jest. Udalej, na program! Ten śmieć. Jak szczury w potrzasku. Szybko, Kara! Idę tu! Jezu, zabieram nasze. Korytarz, o tutaj! Chodźcie za mną! Tędy! Szybko! Teraz ten oszczepający, znaczy ten kran oszczepający. Tam dalej na pewno jest jakieś wyjście. Do środka, szybko! Ja cię pierdzielę. W prawo, w prawo, w prawo. Na drugim i trzecim pokładzie są wyjścia. Znajdźcie je i wskoczcie do rzeki. Musimy wysadzić Jerycho. Jeśli zacznie tonąć, ewakuują się, a nasi uciekną. Nie damy rady. Ładunki wybuchowe są w ładowni, a tutaj aż się roi od żołnierzy. Damy radę. To zbyt niebezpieczne, Markus. Biegnij pomóc innym, dołączę do ciebie. Markus! To zajmie chwilę. Teraz niczego nie zepsuć. Nie zginęło. Ratuj naszych braci, Markus. Kurde. Ale śmiecie. Widzimy wroga. Czekam na rozkazy. Nie dajcie uciec. Jeśli będą stawiać opór, strzelajcie. Tak jest, rozumiem. Ale śmiecia są w tych gminiarzy. Już za późno, Kara! Ratujcie się! Ocalali! Nie! Nie zostawimy cię tutaj! Prawda, Kara? Nie zostawimy go! No co tak stoisz, kurde? Mało, że to robi. Co ty robisz? Nie zostawię cię! Kara! Nie! Idziemy, idziemy, idziemy. Luther nie może zginąć. Ani kroku! Śmiecie. Niepotrzebnie to zrobiłaś. Nie możesz narażać Alice. Idźcie już, zanim tu wrócą. A co z tobą? Jak poradzisz sobie sam? Dam radę. Najważniejsza jest Alice. Nie chcę cię opuszczać, Luther. Nie martw się. Spotkamy się przy granicy, okej? Idźcie, uważajcie na siebie. Się.
Otworzę. Rodzina, nice, Alice. Świetnie. Nie. Co jest? Kurde. Nice. Nic ci nie jest, Kara? Zginął śmieci. Nie, wszystko dobrze. Musimy stąd iść. Jest ich tam więcej! Za mną! I tak po kolei się każdego wybiję. Co jest? Jakiś crash gry. Działam iść w lewo, w lewo, w lewo i tak. Brawo. Zostawcie nas! Nie zrobiliśmy nic złego! W tym terminie, oczywiście. O, ale on ich leje. Markus, ocaliłeś. Idźcie, już! Szybko! Zabiję ich na pewno. Gamma bez odbioru. Kogo? Nice. Mogę zaatakować? Mogę. Zabici. Idźcie już! Pośpieszcie się! Chyba zabici. Dołączę do was. Przyjaźń. Jest wyjście! Udało się, Alice! Szybko, 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 szybko. Jezu, nie! Już... Padnij, dobra. To jest najlepsze chyba. Pewnie nas nie będą dobijać. Nie ruszaj się. Ruszaj się. To by się stało, jakbym się ruszył. Ja bym zginął. Po co on się w ogóle ruszał? Szybko! Wychodzimy stąd! Ale to nie są ludzie. Ci policjanci. Tak wytępić żywe istoty. Musimy iść. Czy... Nie, to są żywe istoty jednak, no. Żal mi ich trochę. To nie wiemy. Ani kroku! Do pozostałych, szybko! Trzech rozwalę na luzie, fuck. Dobrze, dwóch zabiłem, znaczy czterech może. Bo to nam ich padło, to myślę, że ich zabiło.
zaraz wybuchnie. Musimy spadać. Biegnij, Markus, szybko. Ja cię pierdzielę. Ratuj. Już za późno, Markus. Nie pomożemy jej. Musimy uciekać. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale okej. Nice. Tutaj! Szybko! Nie, kurde. Ale ich rozwaliłem. Kira cię pierdzielę. Dobra, idźcie szybko. Zdetonowali coś na dole ładowni. Ten statek tonie. Każ im się ewakuować. Do wszystkich jednostek! Opuścić statek i natychmiast się ewakuować! To nie koniec, Markus. Koniec, uwierz, że koniec. Wow. Sporo tu za... O kurde. Okej. Okay. To myślę, że kończymy ten odcinek. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie oraz polecajcie znajomym. Hej, hej.